Podpisanie dzisiejszej umowy jest już w zasadzie usankcjonowaniem działalności, którą rozpoczęliśmy z Izbą Skarbową wcześniej. Myślę tutaj o wspólnych czwartkach, złotej setce, no i tym wszystkim, co nas czeka, mianowicie współpracą z Parkiem Technologicznym. Wiele za nami, a jeszcze więcej przed nami. Bardzo się cieszymy, że możemy właśnie z Izbą Skarbową dalej wchodzić w kolejne działania, w kolejne projekty. To jest dla nas duża szansa na to, żeby rozwijać inicjatywy gospodarcze na Opolszczyźnie, a przede wszystkim, żeby także pobudzić działalność gospodarczą w regionie. Z punktu widzenia samej Izby Skarbowej i organów administracji podatkowej, to także szansa na pozyskanie profesjonalnej kadry od Politechniki, która kształci m.in. na kierunku związanym z administracją i ekonomią. Profesjonalizacja zadań to dla nas rzecz niezwykle ważna, stąd kadra, która jest wrażliwa na działalność administracji podatkowej, to dla nas cenny nabytek. I to na dalszą dobrą współpracę. Dziękuję bardzo. Liczy się Politechnika.